Poznaj najbrutalniejsze faule w historii piłki. Zaczynamy od Thomasa Müllera, który raczej jest uważany za spokojnego piłkarza. Jednak przyszło ostatnie spotkanie w fazie grupowej Ligi Mistrzów w 2018 roku. Bayern Monachium podejmował wtedy Ajax Amsterdam. Obydwie ekipy dawały z siebie wszystko. Wszystko, żeby zaliczyć trafienie. Rozpoczęła się druga część spotkania. Na murawie panowała bardzo napięta atmosfera. Przyszła 75. minuta i ławka rezerwowych Ajaxu wybuchła. Thomas Müller próbował dosięgnąć stopą piłki po długim zagraniu kolegi z drużyny. Ała! Od samego patrzenia boli. Wyszedł z tego high kick, który posłał rywala na deski. Müller nie widział gracza Ajaxu, który chciał uderzyć piłkę głową. Piłkarz Bayernu znokautował Tagliafico korkami. Argentyńczyk wymagał szybkiej pomocy lekarzy. Miał spory krwotok z głowy. Na szczęście był w stanie kontynuować grę i rozegrał całe spotkanie. Sędzia w tej sytuacji nie miał żadnych wątpliwości. Wyciągnął czerwoną kartkę i Niemiec zszedł na wcześniejszy prysznic. To, co zrobił Müller, było nieświadome. Natomiast znany ze swojej brutalności Pepe wszystko perfidnie zaplanował. W ćwierćfinale Pucharu Króla Barcelona i Leo Messi grała w hitowym spotkaniu przeciwko Realowi Madryt. Spotkanie ciągle pozostawało remisowe. Messi zdecydował się na indywidualną akcję. Jak to zwykle bywa, został zatrzymany faulem. Ale kiedy był na ziemi, Pepe zrobił to. Portugalczyk specjalnie nadepnął na dłoń Messiego. Argentyńczyk krzyknął z bólu, a gracze Barcelony wyskoczyli wściekli do arbitra. Natomiast jeszcze wtedy nie było VAR-u i sędzia nie wyciągnął żadnych konsekwencji po zagraniu Pepe. Z kolei Messi dał radę kontynuować grę i strzelił zwycięską bramkę. Po spotkaniu Portugalczyk oficjalnie przeprosił za swoje zachowanie i utrzymał, że jego zagranie było nieintencjonalne. No niestety Pepe, ale w moim odczuciu wyglądało, że zrobiłeś to umyślnie. A wy jak sądzicie? Teraz przenosimy się na wyspy. Premier League jest znana ze swojej fizyczności, a John Terry swego czasu był uznawany za jednego z najtwardszych defensorów całej ligi. Jednak ten faul skończył się dla niego fatalnie. Był rok 2007 i w finałowym spotkaniu Pucharu Ligi spotkały się ekipy Chelsea i Arsenalu. Spotkanie było bardzo wyrównane i oddawało to tablica wyników. Gracze Chelsea wywalczyli rzut rożny. Wtedy John Terry chciał zakończyć akcję z główki. Ała, to musiało boleć. Abu Diabi chciał wybić piłkę z pola karnego, a Terry w tym samym momencie chciał dopaść do piłki głową. Wygląda to makabrycznie. Terry połknął swój język, przestał oddychać i musiał natychmiast uzyskać pomoc medyczną. Anglik doszedł do siebie, ale nie pamiętał w ogóle, co się wydarzyło w tym meczu. Co się stało? Szkoda, bo Drogba strzelił zwycięską bramkę i to Chelsea wygrało Puchar Ligi. I znowu wracamy do El Clasico. Największe piłkarskie emocje powodują, że puszczają hamulce, prawda? Wracamy teraz do 2011 roku, kiedy w Superpucharze Hiszpanii spotkał się Real z Barsą. Barcelona wygrywała 3-2, a spotkanie zbliżało się do końca. W doliczonym czasie gry Marcelo nie miał szans na odebranie piłki, więc brutalnie wjechał w nogi Fabregasa. Od tyłu. Fabregas! Entrada de Marcelo, rewanchar! Widać było u Brazylijczyka czystą frustrację. Sędzia natychmiast pokazał czerwoną kartkę. Wtedy cały stadion zapłonął. Trener królewski José Mourinho uszczypnął ucho jednego z trenerów Barcelony. Emocje sięgnęły zenitu. David Villa, Marcelo i Mesut Özil dostali czerwone kartki i oglądali ostatnie minuty spotkania z szatni. Ale fał, który teraz zobaczycie, wstrząsnął całą Polską. Axel Witsel w ostatnich latach był ważną postacią w Dortmundzie, a ostatnio przeniósł się do Atletico Madryt. Ale w 2009 roku, kiedy pracował na swoje nazwisko, był zamieszany w jeden z najbrutalniejszych fauli w historii futbolu. Po tym faulu kibice chcieli dożywotniego zakazu gry w piłkę dla Belga. W sezonie 2009-2010 Axel Witsel grał dla belgijskiego Standardu Liège. Witsel był częścią złotej belgijskiej generacji piłkarskiej. Miał wtedy 20 lat i cały świat chciał go mieć w swoim składzie. Wtedy przyszło spotkanie z Anderlechtem Bruksela i stało się to. Witsel połamał nogę naszemu reprezentacyjnemu obrońcy, Marcinowi Wasilewskiemu. To było straszne. Sędzia bez wahania dał Witselowi czerwoną kartkę. W ogóle spójrzcie na to, że jeszcze jego koledzy z drużyny dyskutowali z sędzią. Serio? Witsel dostał zawieszenie na 8 spotkań. Belg cały czas utrzymywał, że zrobił to nieumyślnie. Natomiast Wasilewski przyjął przeprosiny od Witsela, ale przez ten faul kariera Wasilewskiego dramatycznie zahamowała. I znowu wracamy do Premier League. Po tym faulu Martin Taylor dostał groźby śmierci. Spotkanie pomiędzy Birmingham City i Arsenalem toczyło się w spokojnym tempie.
Eduardo da Silva zapowiadał się na jednego z najlepszych napastników Premier League. Chciał wziąć sprawę w swoje ręce. Niestety, ale zakończyło to się fatalnie. Ten faul był tak drastyczny, że powtórki tego zagrania nie zostały pokazane w telewizji. Martin Taylor został zawieszony na 3 mecze, a chorwacki napastnik wrócił do gry po bardzo długiej rehabilitacji. W jednym z wywiadów Eduardo powiedział, że gdyby nie kontuzja, to Arsenal razem z nim w składzie wygrałby Mistrzostwo Anglii w 2008 roku. Potem Chorwat już nigdy nie wrócił do formy sprzed kontuzji. Posłuchajcie, co powiedział po tym spotkaniu Arsène Wenger. This guy should never play football again. I miał rację. Kolejny brutalny faul znowu spotkał piłkarza Premier League. Liga angielska to jednak najbardziej wymagająca liga. Twarda gra jest równoznaczna z ciężkimi kontuzjami. W 2010 roku Stoke City podejmowało Arsenal. Ciągle jakieś fatum wisi nad Arsenalem z tymi kontuzjami. Gracz Stoke, Ryan Shawcross, wszedł w kontakt z Aaronem Ramsayem i złamał Walijczykowi nogę. Boli od samego patrzenia. Shawcross dostał czerwoną kartkę i zawieszenie na 3 mecze. Menadżer kanonierów Arsène Wenger i reszta drużyny była wściekła. Ramsay w tamtym czasie rozwijał się fenomenalnie, a przez kontuzję wszyscy bali się, że Walijczyk już nigdy nie zagra w piłkę. Całe szczęście Ramsay wrócił do gry i to jakiej. Ciągle pozostajemy w Premier League. W 2006 roku Manchester City podejmowało Portsmouth w ramach meczu ligowego. Po rzucie rożnym Pedro Mendes biegł sprintem po piłkę. Patrzcie, co się stało. Piłkarz City Ben Thatcher uderzył Mendesa łokciem. Bez powodu. Co tu się wydarzyło? A w ogóle patrzcie na minę Thatchera. Aż normalnie otwiera się nóż w kieszeni. Absurdem było to, że piłkarz City dostał tylko żółtą kartkę. Mendes stracił przytomność i musiał dostać tlen. Od razu został przetransportowany do szpitala. W karetce dostał ataku padaczki. Zarząd ligi zawiesił Thatchera na 8 spotkań, a Manchester City wlepił mu karę w wysokości 6 tygodniówek. I na koniec najbardziej perfidny faul w historii piłki. Oczywiście musiał on mieć miejsce w Anglii. W 1997 roku Leeds grało przeciwko Manchesterowi United. Roy Keane i Alf Inge Haaland, czyli ojciec Erlinga Haalanda, mieli w trakcie tego spotkania kilka brutalnych starć. 5 minut przed końcem spotkania Roy Keane chciał wjechać w nogi Haalanda, ale zrobił to w ten sposób, że załatwił sam siebie. Haaland szybko podbiegł do Keane'a i powiedział mu, żeby przestał udawać, ale Roy Keane nie udawał. Po tej kontuzji musiał pauzować przez długi czas, ale to nie koniec historii. 3,5 roku później obydwaj zawodnicy ponownie spotkali się na boisku. Wtedy już Alf Inge Haaland grał w barwach Manchesteru City, czyli największego rywala United. Przed tym spotkaniem Roy Keane miał tylko jedno w głowie. Zemstę. Keane dostał czerwoną kartkę i 3 mecze zawieszenia. Musiał zapłacić również 5000 funtów grzywny. Rok później w swojej biografii Roy Keane przyznał, że wychodząc w tamtym meczu na boisko, Irlandczyk chciał zniszczyć karierę Alf Inge Haalanda. Gość jest nieźle rąbnięty. Angielska federacja po ukazaniu się tej książki dała mu kolejne 5 meczów zawieszenia i 150 tysięcy funtów kary. Kliknij i obejrzyj kolejny materiał na moim kanale Czar Futbolu. Na pewno nie pożałujesz.